Może jeszcze raz pan się przedstawi, jak pan się nazywa? Kościół Julian. Tak. I tu stoimy w tym miejscu, w bliźnie, do którego dochodziły te tory kolejowe, tak? Tak, tak. Tutaj dochodziły te tory kolejowe i co się działo dalej? One tu kończyły. Tak? Tak. I co, tutaj te rakiety wyładowywali? Rakiety wyładowywali trochę wcześniej, tak? 300 metrów. Tak. I co, ustawiali ich gdzieś na jakichś ich tam platformach? Jak to było? To one szły jeszcze wąską torówką do lasu. Mm-hmm. I tam już oczekiwały na... Tak. A one jeszcze hangary miały, co uzupełniali to w środku. Wąską torówką. Mm-hmm. Tam uzupełniali, że to nie szły także od razu na start. Tu mniej więcej jak jest to żyto, to te stąd te rakiety startowały, tak? Stąd nie, tylko startowały tu w lesie zaraz. Aha, aha. Tu w lesie, daleko w lesie. Tu gdzie jest w tej chwili ten park tak, a historyczny. Tak, w lesie, jakieś 10 metrów. Mhm. Czyli tam były zrobione, mieli ten wszystko przygotowane, tam startowane. Dobrze, a w takim razie, no bo wy żeście nie widzieli jak startowały, ale słyszeliście, tak? To słychać było daleko, bo to taki był jak wielka burza, grzmot i piony biły. Czyli tak, jak to startowało. Tak strasznie, a czy coś było widać jak ta rakieta leciała do góry? A to się widziało. No i jak to wyglądało? Normalnie pokażę, tak, ona miała około 14 długości. A w powietrzu wyglądało jak taraska, no. A ognia drugie tyle za nią. No i co wy to żeście myśleli? Co to się dzieje? Co? Zdawaliście sobie... No, czas ludzie też myśleli znowu. Tak? No i co? No i... Bo tu by jedne, a tu by to samoloty lądowały. Mm-hmm. Teraz nawet tu budują ten samolot. Tak, a jak wy żeście nazywali tą rakietę startującą? Wszystko torpeda mówili, torpeda. Mówili, że to torpeda jest, tak? No i co, baliście się tego? Nie. Nie baliście się, tak? My się tu nie bali, ale Niewiska, bo tam spadało dużo, to tam się bali ludzie. Aha, czyli spadały, tam te rakiety spadały, nie, tak? To nie tak szło, że to by być potrzebne, to by próby rozmaite. To w lesie, ile tam jest tych dziur, jeszcze woda stoi do dziś. To spadało zaraz, 100 metrów, 200 i... Do 300 metrów, tu na Niewiska tam spadały, ludzie się bali. Mhm. No i co się działo? Jak tutaj potem już był sierpień 1944 roku, to wy byliście, mieszkaliście tam nadal na Woli Odzieckiej, czy się gdzieś przeprowadziliście? Tam mieszkali do końca. Tak? Tak. A jak były te walki, pamięta pan coś z tego? Z tych, jak tu Rosjanie wchodzili? A to my... Uciekli do lasu, ale trzeba dwa tygodnie front stał. W lesie byli. Czyli w lesie, że się... Tak, w lesie. Jakieś huki, strzały było słychać? Wszystko, bo dwa tygodnie stało normalnie, tam pukali, tak, a po dwóch tygodniach Ruski zrobili ofensywę. Mhm. To już strzelali z czego inno było. Aha. Katiusza, nie Katiusza. Tak? Dwie godziny i Niemcy już i nie mają. Aha. No i co, i tu wróciliście od razu do domu? Nie, nie. No właśnie. Na Woli Ucieckiej my mieszkali jeszcze prawie rok. Prawie rok. No bo tu nic nie było. Czyli tu nikt nie wracał, nie? Pomału wracali ludzie. Pomału wracali. A to były tu jakieś te sprzęty, te budynki, one tu stały, to co Niemcy zostawili? To tam było, to trochę zrujnowali. Tak? No. Mhm. Ładunki wybuchowe i to trochę dziszczyny. Aha. A co pan pamięta, jak żeście tu wrócili? Co tu jeszcze zostało z tego poligonu? Były jakieś budynki? Nic. Nic nie było? Nic nie było. Pilnował tutaj ktoś tego terenu zaraz po wyzwoleniu? Nie. A to tory kolejowe byli, to rozbijali. To dyrekcja kolejowa. Mhm. Wszystko pozbierali. Czyli tory rozebrali kolejarze, prawda? Tak, tak. Mhm. No a te baraki, gdzie mieszkali, prawda, SS-mani? To trochę ludzie poniszczyli, pobrali. Aha, no, aha. Baraku było dużo, to ludzie pobrali. Mhm. No i co, tu wróciliście i żeście z powrotem ten swój dom tutaj przynieśli na z powrotem na swoje miejsce? Tak. Czyli... A reszta, co nie było domów, to stawiali. Stawiali od nowa.
ten czas o drzewo nie było trudno, bo było bez, jak to mówią, jak to się tak robi, cieli w lesie stawiali. Aha, no a teraz macie tutaj znowu, znowu obok park historyczny i jak pan to, że tak powiem, widzi taką sytuację, że macie z powrotem tutaj te rakiety i tak dalej. Ja widzę to dobrze. Tak? Wszystko potrzebne. Mhm. Dużo jest turystów? Jest. No właśnie, bo dobrze pan trącił. No. Jakby nie było nic, to by i turystów nie było. Aha. Wszystko jest potrzebne. Czyli przyjeżdżają turyści? Przyjeżdżają ludzie. Z różnych stron. Mhm. I z Krakowa. I czyli jesteście zadowoleni z tego? Pewnie. No może nie wszyscy, ale zadowolenie to. Ale ja widzę, że wszystko jest potrzebne. Jakby nie to, to i pana by nie było. Tak. I nie z panem bym nie rozmawiał. Dobrze. Dziękuję bardzo.